No i witajcie moi drodzy w kolejnym odcineczku z tajemnic Jumanji i jesteśmy cały czas na tej wyspie. Jak pamiętacie, byliśmy w poprzednim odcineczku w kopalni. No a dziś zwiedzamy dalej tutaj tą wyspę, że tak powiem. Co nas czeka? Kolejna polna bestia. Aligator. Jestem ciekawy, czy w ogóle dam radę aligatora zabić. O! Że tak powiem, z paluszkiem w tyłeczku, że tak powiem. Daliśmy radę. Dobra. Przydałoby się to jedzenie na pewno ogarnąć. To mięso posmażyć. Bo póki co trochę słabo z miksturami jest, stoimy. Tam z tego co widziałem są szkielety. No właśnie, ciekawe czy... Dalibyśmy im radę może? Może coś ciekawego pilnują, jakieś skarby? Ja przeważnie jak właśnie gram w modyfikacji, to staram się próbować robić wszystko, co mogę. Oczywiście jak nie daję rady, to sobie to darujemy. Ale nie, dajemy radę, dobra. To nie jest tak źle, moi drodzy. Skoro dajemy radę, no to w sumie nie ma co się dziwić, mamy w końcu tego mistrza w broni. Jednoręcznie, tak? Więc wiecie, to nie jest już mała liczba. A może coś ciekawego znajdziemy? A widzicie, trochę się te tekstury bugują. O fuck. Dobra. Co my tu mamy? Co on tu pilnował? Siekiera drwala. Znowu ucieczkę dostałem, lol. Znalazłem siekierę. Będzie bardzo pomocny. Teraz muszę jeszcze pościnać drzewa. Co? Czy co, ja mogę sobie łódkę zbudować? Okej. Okay. No to spoko. Zobaczmy tutaj u góry. No. Może coś, jakiś ukryty skarb? Niestety nie. Beczka rumu. To chyba jakiś, wiecie co, mi się wydaje też questowy jakiś item. Bo normalnie przecież bym tej beczki nie mógł podnieść chyba. Nie, nie, no wiecie, bez powodu żadnego ona tu nie jest. Nie mogę jej zabrać. No dobra, nie wiem. Tych beczek już nie mogę, nie umiem, nie potrafię ich zabrać, więc... Może później questowo będzie trzeba jakoś się zebrać. I one może będą mi się same zbierały, tak jak wtedy tą szkatułkę znalazłem, nie? Stara lina. Znowu ucieczka. Znalazłem linę, powinna się przydać. Okej. Okay. Stary żagiel. Znalazłem stary żagiel, na pewno się przyda. Proszę bardzo, patrzcie na to. Kurde. Normalnie jakiś plan ucieczki mamy chyba. Jednak mój bohater nie jest taki tępy i mój pomysł jednak działa, że wiecie. Będzie chciał ścinać drzewa, żeby wiecie, wydostać się z tej wyspy. Więc jednak takim głupkiem nie jest. Cofam słowa, tak? Kolejne jaja tych ścierwojadów.
No kurde, gościu. Tam klejnek szypica. O, patrzcie, tam się coś pali. Czyżby jakieś ognisko? I nawet jakaś łódź tam budowana jest. Zaraz będzie trzeba badać to miejsce. O, jakiś obóz normalny. Patrzcie na to. Ten gościu wygląda jak pirat. Dobra, teraz zobaczymy, zbadamy sobie obóz. Mają jakieś tam, patrzcie, łódkę jakąś tam mają, może uda nam się wrócić do miasta jednak. Niekoniecznie, ale kurde, tak to by było bez sensu, byśmy mieli te wpisy, wiecie, że tam potrzebuje się drzewa, mam żagiel i tak dalej, nie wiem, może oni nam pomogą zbudować coś, nie wiem. Zaraz to zbadamy. Fabian. Hey, tu. Kładź mich nie fol. Okej, on mnie nie lubi, widać. Tutaj mamy łódź. Ciekawe, czy jak na nią wskoczę, to mnie wróci do miasta? Lepiej zapiszę, ale wątpię, żeby tak się działo. Ale na bohatera miejscu bym pewnie tak zrobił. Bym tutaj żagiel tylko wstawił i uciekał stąd. Chociaż mój bohater pewnie tak by nie zrobił. No ale dobra. Obejdźmy ten obóz sobie naokoło. No mają jakąś drewnianą palisadę małą. I tu chyba tą stroną dojdę, tam co na początku byłem chyba, nie? I z jednej strony mają wejście, ale patrzcie, my jesteśmy tak zwinni, że o. Możemy sobie wskoczyć. Beczka rumu kolejna. To jest chyba naprawdę jakiś przedmiot kostowy. I część tych beczek rumu była przecież w tym, na statku tamtym. Możliwe, że to ich statek i po prostu zatopili ich. Hej, tu. Andrew. Wer bist du denn? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin John und ich bin auf der Suche nach Reisen. So, so. Okay. Walter. Alles klar bei dir? Was? Ich habe gefragt, ob alles klar bei dir. Was? Ich kann dich nicht hören. Leck mich doch am Arsch. Pocałuj mnie w dupę, lol. W ogóle jakie teksty ten nasz bohater nawala, nie? Co my tu mamy? Szybki śledź, grog, rum. Szybki śledź oczywiście dodawał speeda. Ciekawe, czy tak nadal jest tutaj. Ale prawdopodobnie tak. Mamy trochę ginu i piwko. Kogo my tu jeszcze mamy? Roland. Sieh an. Ein neues Gesicht. Ich bin Roland. Handlarz, proszę bardzo. Mam mikstury, ale jedną. Pełnię życia ma. Wow, no stary, bogaty jesteś wciul. I topór marynarski, 60 obrażeń. Uj, panie. Panie drogi. Lekki topor okowego tego mogę ci dać. Co ja tu ci mogę dać? Trochę kilofów. Siekiera dwa lata mi się przyda do ścinania drzew. Łuk wierzbowy. Co jeszcze ci mogę tu dać? Premia many. Amulet magicznego pancerza. No ten to sobie możemy założyć. Żelaznej skóry. Co tu jeszcze mam? Ognista strzała i lodowa strzała to nie. Tutaj resztę chyba sobie zostawiamy, tak. I załóżmy sobie ten amulecik, zawsze to parę punktów więcej. Ochrony, nie? Hey, lass den armen Kerl in Ruhe. Er hat dir nichts getan. Wovon sprichst du, Pirat? Walter hört nichts mehr, seit wir hier gestrandet sind. Natürlich. Warum hört er nichts mehr? Schau ich etwa aus wie ein Arzt? Lass ihn einfach in Ruhe. Eberhard. Hey. Hey, jak tam? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte. Nigdy by nie został piratem. No. Gościu. Patrz, mam broń. Zbugował się chłopaczyna.
Może lepiej będzie, jak się przyśpię do rana, o. Będzie dla was też lepiej, o. Tytoń jabłkowy, popalali sobie. Kolejny szybki śledź. Podwójne jabłko. Widać, że lubią palić. O, jest. Quatsch mich nicht voll. Geh rein, aber mach ja keinen Ärger. Wie sieht's aus? Uns geht langsam der Grog aus. Ich hoffe. Aha, oni widocznie statek szykują chyba, tak? Panowie sobie statek szykują na podróż. O, ryba. Chociaż, szczerze powiedziawszy, nie wziąłbym stąd ryby, jak tu takie muchy latają. No ale... Trudno się mówi. Kurde, i te magiczne ściany, patrzcie, to jest... Tak moim zdaniem trochę, nie wiem, niedopracowane, czy to jakieś bugi są, nie wiem. O, patrzcie, widzicie? Magiczne ściany, gdzie, tu nie mogę przejść, o, widzicie? Jaka masakra z tym jest? O, jest. Halo, Stanislaus. Sławny pirat, pamiętamy? Było nawiązanie do niego chyba z tego, z moda przeznaczenia, w modzie przeznaczenie było. Gefürchtet im ganzen Land. Ich verstehe. Was treibt dich denn? Ich bin auf der Suche nach Jungchen. Jakob, der Anführer der Söldner, gab mir einen Auftrag, Eisen zu. Jakob? Der Jakob? Wirklich? Woher? Ach, das ist doch jetzt nicht. Wie du meinst. Kannst du mir jetzt weiterhelfen? Nein, tut mir leid. Aber es gibt einen, der. Von wem sprichst? Ich kenne ihn nicht persönlich. Okay, ich werde ihm dann mal einen Besuch. Wo ist euer Schiff? Dabei sind wir auf ein Riff Verstehe. Mhm. Erzähl mir was über dein Lager. Ha, da gibt's nicht viel zu erzählen. Nachdem wir hier gelandet sind. Moment mal. Ja. Nein, das kann ich nicht. Aber ich habe eine Nachricht für deinen Anführer. Okay. Sehr gut. Wiadomość dla Jacoba, Walter. I co, i tyle? Nie ma questów? Was für mich Wie hast du mich Sei leise, ich Was soll ich für dich tun? Uns geht hier so langsam das Fleisch. Solltest du das nicht? Uns geht hier so langsam das Was springt für mich dabei? 50 Golden. Ja. Ausgeht. Warte mal. Wegen dem Fleisch. Ja. Hier hast du das Fleisch. Gut gemacht. Hier hast. Warte mal. No i co panowie, więcej questów dla mnie nie macie? No widocznie wygląda to tak, jakbym miał tu jeszcze wrócić i dostać kiedyś jeszcze jakieś questy, bo... No, niby jakieś tam beczki z tym zabrałem, ale no widzę, że nie potrzebowałem ich. No chyba, że jeszcze ten gościu coś mi powie. Kładź mi nie. Nie, ten cały czas. Przestań paplać, idź stąd. Nie będę z tobą gadał. Idź stąd. Dobra, nieważne. To mamy tu małą minutę, 13. No dobra. Dzisiaj tak samo, moi drodzy, żeby nie było gadania, że o, czy będzie jeszcze trzeci odcinek dzisiaj? Będzie. Będą dzisiaj trzy odcinki, jak zwykle. Po 20 minut każdy i tyle. I proszę nie płakać, że nie ma odcinków. Ja tu staram się wam nagrywać, jak mogę. O, ginie szczurze. Nichts zu plündern. Okej. Zaraz badamy, tu mamy jakąś jaskinię, o. O. Jaskinia topielców. Próbujemy je załatwić. Topielców. Oh my goodness, co oni mi taki damage robią? Ja ich prawie też zabijam, ale... Taki damage, żeby nie robiły jej topielce?
No dobra, ładne gniazdko tu sobie uwiłe. Stałeś się silniejszy. Ile siły? 70. Ło, ale power. Jeszcze by się przydał power armor, moi drodzy. To by było już w ogóle power. Power jakich mało by było. Piracki Cordelas. O, może jakieś... Ulala, lepszy dymycz, ładnie. Ogniste ziółko, smoczy korzeń. Więc tak, patrz, to trochę wygląda tutaj, widzicie, tu były takie jaja, jakby tu miały być te... pełzacze, czy jakieś królowa pełzacze, nie? Jest jajko pełzacza. I tutaj też, widzicie, to jest jajo... Jajko pełzacza właśnie. Może kiedyś tu jakaś mała kopalnia była, kto wie. Bynajmniej póki co nic tutaj nie widać, żeby miało być jakieś złoże. No ale dobra. No i co, chyba na to wygląda, że będziemy musieli pościnać parę drzewek, zrobić sobie stateczek i wrócić chyba do najemników, nie? Pogadać z nimi. Prawdopodobnie na to wygląda. No dość ciekawe te wysepki, powiem tak. No może i tak, może i faktycznie trochę są takie kanciaste te mapy. Nie są jakieś fajne, ale no wiecie, tu jakaś jaskinia, tam jakieś wejście do góry, do góry i tak dalej. No, mi się nawet podoba ta mapka, że tak powiem. Tylko pytanie, które ja mam drzewa ścinać teraz. Ciekawe, czy będzie animacja w ogóle ścinania drzewa. Czy po prostu mam znaleźć takie jedno drzewo, które zetnę i będę miał łódź od razu? O, patrzcie, jest drzewo. Jest drzewo, dobra, zapiszmy lepiej, bo nie wiadomo co się stanie. O, patrzcie. Ścięto drzewo. Okej, wpis był. Ściąłem drzewo, aby zbudować tetwę potrzebuje 3 pni drzew. Okej, czyli co, szukamy kolejnych drzew. Tego się nie spodziewałem, że będziemy ścinać drzewa, nie? O, kolejny jaszczur wyjadał, minąłem. Mi się wydaje, że o właśnie takie jak te, takie chudsze drzewa można ścinać chyba. Cóż, patrzcie, teraz nie ma ścinania drzewa. Ciekawe, od czego to zależy, które drzewo mogę ściąć. Może takie, o, patrzcie, takie suche badyle może mogę ścinać tylko. O, dokładnie. To musimy szukać takich badyli. No to jest badylo. Musi być pod dobrym kątem, muszę chyba ustać, żeby mi się ten napis pojawił, drzewo. Dobra, no to szukamy innego badyla. Hej ho, na wycinkę by się szło. Tra la 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 la. To musi być to drzewo, no. Zaraz je zetnę bronią.
No co, zbugowało mi się? Pięć drzewa, no mamy dwa pnia, potrzebujemy trzy, no cholera jasna, no. Jak nie tamto, to muszę mieć, móc ściąć, bo kurna nie wierzę, że inne drzewo będzie. No, halo, drzewo, nie mogę ściąć? Nie wiem, dawać mi tu drzewo jakieś. Chyba jestem ślepy i nie widzę tego drzewa, które mam ściąć. No, nie ma. O, tu chyba jest to drzewo. No co jest z tymi drzewami? Czemu nie mogę ściąć? No dobra, moi drodzy, to co? Ja już nie będę was zamęczył szukaniem cholernego drzewa, które mogę ściąć, bo może już minąłem takie drzewo, które mogę ściąć, a nie pojawił mi się wpis, więc przejrzę się wszystkie drzewa po kolei i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że w końcu wrócimy do najemników i dostaniemy może jakieś nowe zadanie. Już mi szlak trafia z tym ścinaniem drzew. Dobra. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcineczku.